Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak zwykle ze sklepu Fotomag, stacja metra Stokłosy. Po raz kolejny dzisiejsze spotkanie poświęcamy najnowszemu numerowi Szkoły Nawigatorów. Jest z nami redaktor naczelny kwartalnika Szkoła Nawigatorów Szymon Modzelewski. I będziemy po prostu dzisiaj opowiadać o tym i dyskutować o tym, co jest w środku tego jednego z najgrubszych numerów. Chciałem to pokazać, bo dzięki Szymonowi to się rozrasta i nabiera dynamiki, kolorów i prędkości. Być może kiedyś się zamieni w coś ukazującego się częściej niż raz na kwartał. Szymon, mamy dużo ciekawych bardzo tekstów dotyczących Ukrainy, ale nie tylko, bo taki jest zwyczaj, że zagarniamy szeroko. Tak. Że zagarniamy szeroko i nie mamy tutaj, nie lansujemy oczywistości. Co byś polecił z tej karty dań? Na pierwszym miejscu mogę polecić tekst Aleksandra Janty Połczyńskiego o ucieczce z więzienia zabójcy namiestnika Potockiego, czyli Mirosława Siczyńskiego. No właśnie, to jest ciekawy bardzo tekst, ale mów. Który po pierwsze jest oparty na relacjach prasowych i procesowych z epoki i opowiada o dosyć niezwykłych okolicznościach ucieczki tego politycznego zabójcy z więzienia w Stanisławowie. I te okoliczności były takie, że po prostu temu człowiekowi wszyscy pomagali. No tak, to jest coś, o czym my powinniśmy wiedzieć. To jest taki sztandarowy przykład politycznej manipulacji, ale to jest zapomniane, prawda? Tak. Jak myślisz, dlaczego? Bo my rozmaite rzeczy się przypomina, zabójstwo takie, śmakie, zamach na takiego polityka czy innego. Natomiast no, rzecz kluczowa, czyli dla historii Polski zabicie namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego i ucieczka jego zabójcy, która jest właściwie materiałem na operetkę, nie, tego o tym nikt nie pamięta, nikt tego nie przywołuje. No właśnie, bardzo dobre porównanie, że się to traktuje jako materiał na operetkę. No niestety w ogóle bardzo często tę epokę traktuje się jako operetkę, no tak, w której działy się rzeczy zabawne, może czasem trochę żenujące, ale na pewno niegroźne. Tymczasem było zupełnie inaczej. I w XIX i na początku XX wieku walka o panowanie nad różnymi krajami, nad różnymi rynkami, no toczyła się na całego i z użyciem wszelkich dostępnych metod. Dlatego właśnie tak ważne jest przypomnienie, że no, zabójstwo namiestnika Galicji było częścią planu przejęcia kontroli czy nad siłą roboczą Galicji, czy nad tym terytorium. Nie można zrozumieć tego, co się tam później działo, powstania Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, wojny od zachodnią Galicję pomiędzy Polakami a Ukraińcami, która wybuchła zaraz, kiedy kończyła się I wojna światowa, bez odwołania do tego wydarzenia. No właśnie, natomiast nikt tego nie robi, a przynajmniej ja nie znam tekstów, które by o tym mówiły. W swojej nieopublikowanej jeszcze książce, która mam nadzieję niebawem się ukaże, no bo jest w trakcie produkcji, napisałeś wprost, że zabójstwo namiestnika Galicji związane jest z próbą przejęcia przez koncern Standard Oil austro-węgierskiej nafty, w tym nafty galicyjskiej, tak. Zagłębia Borysławskiego. Czy to aby prawda? Myślę, że jest to prawdopodobne, choćby dlatego, że już od końca XIX wieku zaczyna się prawdziwa bitwa o kontrolę nad złożami ropy naftowej nie tylko w Galicji, tylko na całym świecie tak naprawdę. Kiedy admiralicja brytyjska zauważa, że ropa naftowa to jest to paliwo przyszłości, dzięki któremu będzie można osiągać nieznany dotąd zasięg flot wojennych, i dzięki któremu będzie można napędzać różne machiny wojenne, określając to jak najszerzej, no to od tej pory zaczyna się walka o kontrolę nad tymi zasobami. No i powstanie wielkich spółek naftowych w Stanach Zjednoczonych też ma tu bardzo wiele do rzeczy. Koncernu Standard Oil Rockefellera, który no nie powstał czystymi metodami, oczywiście, i bardzo szybko pojawił się w Europie, bo już na początku XX wieku jego oddziały były obecne w Niemczech, w Austro-Węgrzech, we Francji, w innych krajach, gdziekolwiek tylko zajmowano się wydobyciem ropy naftowej.
Może troszkę się zdradzę z tym, co napisałem, no, ale jasne. My bardzo dobrze wiemy, że w 1905 roku na ulicach Warszawy i Łodzi no, działy się rzeczy straszne, barykady, strzelaniny, jeździli sobie tu kozacy, polując na ludzi. Natomiast nie wiemy, że te same rzeczy działy się w Tebrydzie i Teheranie, mniej więcej w tym samym czasie. 1905-1906 rok. Ja nie wiedziałem. Tam też rozgrywała się walka o kontrolę nad Iranem, państwem zadłużonym i słabym. I Rosja i Wielka Brytania chciały tam rozdzielić swoje strefy wpływów. Dlatego właśnie została wywołana ta rewolucja. I w 1907 roku Rosja i Wielka Brytania doszły do porozumienia. Oczywiście dzieląc Iran, czyli Persję ówczesną, na strefę wpływów północną rosyjską i południową brytyjską. I stało się to po to, żeby brytyjskie kompanie naftowe mogły bez przeszkód w południowym Iranie wydobywać właśnie ten surowiec. Ja tylko może powiem, dlaczego ropa była tak ważna. Ponieważ, proszę Państwa, statki, okręty wojenne, no i wszystko, co pływało po morzach i oceanach, napędzane było węglem. To był wielki kłopot, dlatego że zwiększało zarówno, no wymuszało pewną, no wymuszało większe zaokrętowanie załogi, tak? Na okręt musiało wsiąść znacznie więcej ludzi, którzy obsługiwali kotły parowe, tak? Węgiel zajmował dużo miejsca. To wszystko sprawiało rozmaite kłopoty i trzeba było co jakiś czas zawijać do portów, żeby doładowywać te ładownie wojennych jednostek. Natomiast ropa naftowa rozwiązywała problem, dlatego że paliwo płynne wtłacza się w najmniejsze zakamarki, prawda? Wszędzie można dopasować tą konstrukcję zbiornika na ropę naftową. Zmniejsza się obsługę tych silników, tak? Wyrzuca się 200, z tego co słyszałem, 200 do 200 osób załogę się redukuje i można płynąć, prawda? Można płynąć i to jest tańsze. Więc jak na tym tle tych spraw wojenno-gospodarczych wygląda ten ukraiński ruch niepodległościowy, który z wielkim entuzjazmem przyjął, autonomiczny, bo bardziej niż niepodległościowy, z wielkim entuzjazmem przyjął wiadomość, że namiestnik Potocki został zabity przez Mirosława Siczyńskiego, studenta trzeciego roku filozofii Uniwersytetu we Lwowie. No, czy to jest poważne? Mam na myśli ruch ukraiński. No myślę, że nie jest to poważne, dlatego że w tym czasie ruch ukraiński, musimy pamiętać, że działał po obydwu stronach oceanu, nie tylko w Galicji, ale także w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, no gdzie był bardzo silny. Więc było to narzędzie służące do realizacji polityki koncernów, tak, na terenie Austro-Węgier, prawda? Ja tylko jeszcze przypomnę, że Zagłębie Borysławskie w czasie dwudziestolecia międzywojennego pozyskiwało 5% światowego wydobycia ropy. 5% to jest tyle, ile Kolumbia dzisiaj. To jest nie do wyobrażenia. A po wojnie Sowieci to wszystko wypompowali i rurociągiem przepchnęli na północ do Leningradu i Moskwy. Tak to wyglądało. No więc gra była warta świeczki. A teraz pytanie, czy nasi bracia ze wschodu w ogóle myślą takimi kategoriami, zdają sobie sprawę z tego, jak to wszystko jeździło? Myślę, że nie. Dlaczego tak uważam? Właśnie z uwagi na to, co się stało po zabójstwie Potockiego w społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Otóż powstało wiele utworów literackich, nawet sztuki teatralne, oparte właśnie o to wydarzenie, o zabójstwo przez Siczyńskiego namiestnika Galicji, gdzie oczywiście namiestnik Galicji był przedstawiany jako chytry i wyzyskujący ukraińskich chłopów polski pan, który jeszcze do tego ma plan odbudowania Polski w granicach sprzed 1795 roku. Do czego oczywiście nie można dopuścić, bo ta Polska to był obóz koncentracyjny. Ja tylko jeszcze przypomnę, że dzień przed zabójstwem Potocki spotkał się z
Szeptyckim, z metropolitą szeptyckim, a w poniedziałek, bo on został zamordowany w Niedzielę Palmową, w poniedziałek miał się spotkać z jednym z posłów do Sejmu Krajowego, któremu chciał załatwić, ukraińskich posłów, któremu chciał załatwić wicemarszałkostwo, dlatego że Potocki ze wszystkich sił dążył do pogodzenia Polaków i Ukraińców w Sejmie Wiedeńskim i no, był człowiekiem, który zajmował się rozwiązywaniem spraw robotniczych, to znaczy jak w Zagłębiu Brusławskim strajkowali robotnicy i chcieli 8-godzinnego dnia pracy, to przyjechał namiestnik i im ten 8-godzinny dzień pracy załatwił. No więc propaganda została rozkręcona na wielką skalę, prawda? Również propaganda medialna, czyli gazety pisały o tym szeroko, omawiano to, no i to była chyba taka pierwsza medialna pułapka, w jaką Polacy wpadli, moim zdaniem. Tak, jeszcze dodam, że wszelkie te opowieści o ciężkich, piekielnych warunkach w Zagłębiu Borysławskim, Borysławiu, tu Stanowicach, Bóbrce i tak dalej, no trzeba brać na nie poprawkę, dlatego że praktycznie we wszystkich zagłębiach, gdzie cokolwiek cennego wydobywano na przełomie XIX i XX wieku, tak właśnie wyglądały warunki. No tak. Czyli ciężka praca, ludzie, którzy te zarobione pieniądze szybko wydają na alkohol i inne rozrywki, gdzie się szerzą choroby, bo no każdy chce coś zarobić i się nie dba o to generalnie, jakie nawet samemu ma się warunku. Tak samo było w Klondike, w Kimberley, wszędzie, gdzie wybuchały te gorączki złota. Tak. I diamentów, czy innych... czy innych cennych materiałów. Także to nie odróżniało się zbytnio warunkami od tego, co można było zobaczyć gdzieś w Ameryce Północnej czy w Afryce Południowej. No ale propaganda, globalna propaganda koncernów przedstawia sytuację właśnie na naszym terenie, tak? Czyli na terenie byłej Rzeczpospolitej, ówczesnej Galicji, obecnej Ukrainy i kawałka Polski jako coś najbardziej upiornego, prawda? Co oczywiście nie jest prawdą, bo tak jak Szymon powiedział, w zagłębiach wydobywczych Ameryki Północnej i Południowej bywało jeszcze gorzej. Tak, a ktoś pamięta książki Jacka Londona o wydobyciu złota na Dalekiej Północy, to łatwo się zorientuje, o co chodzi. Okej, to jest jeden tekst. Co jeszcze mamy? Można jeszcze polecić tekst Wojciecha Lipskiego, czy może zabijać na lądzie. O próbach ustanowienia polskiej kompanii handlowej na Morzu Czarnym i w ogóle rozwinięcia szlaków handlowych, które z Ukrainy, wchodzącej jeszcze wtedy w skład Rzeczpospolitej i w ogóle z Polski, mogłyby być drogami transportu przede wszystkim płodów rolnych na rynki bliskowschodnie i śródziemnomorskie przez Morze Czarne. A czy to nie, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, była dyskusja na szkole nawigatorów i bodajże Jola wprost napisała, że kompania Prota Potockiego, no, że ona zaczęła prosperować, rozwinęła się bardzo szybko i bardzo dynamicznie i że tak naprawdę to istnienie tej kompanii, zagrożenie przez nią spowodowane, zagrożenie dla innych inwestorów na rynkach globalnych przyspieszyło decyzję o drugim rozbiorze Polski. No jest to prawdopodobne, bo zobaczmy, co było później, jak kończą się wszelkie próby Rosji otwarcia sobie po prostu drogi przez Morze Czarne na Morze Śródziemne i gdzieś dalej. No kończą się bardzo źle. No tragicznymi wojnami, prawda? Mordobiciem, przepraszam za wyrażenie, długotrwałym na wyczerpanie. No właśnie, więc... Ale w polskiej historiografii znowu takich tez się nie lansuje. No nie lansuje się ich, bo dziś oczywiście mówi się, że nie ma mody na historię gospodarczą, co już samo w sobie jest sformułowaniem no strasznym, bo... trudno bardzo wiele zjawisk w historii rozumieć bez tej sfery gospodarczej. Tak samo i tutaj. No, myślę, że samo porównanie zjawisk w kilku epokach występujących na tym obszarze, to znaczy na dzisiejszym południu Ukrainy, na Krymie, na Morzu Czarnym, dowodzi, jak te drogi handlowe, które szły z miast na północnym wybrzeżu tego morza, były ważne dla gospodarki, czy w średniowieczu, czy później, czy już w okresie nowożytnym. Nie no, topografia jest stała, prawda? Jeżeli w średniowieczu istniał szlak z Konstantynopola przez Kijów do Nowogrodu Wielkiego, no to na litość. Ten sam szlak funkcjonuje i później, tak? Tak,
Istniał i wcześniej, ale istniał to oczywiście... i wcześniej i z rozmaitymi przesunięciami na wschód i zachód, ale to jest ciągle ten sam szlak. Konstantynopol jest tam, gdzie był, prawda? Nawet jeżeli Nowogród Wielki zniknie, to pojawi się na jego miejscu Petersburg, tak? Tak. A po drodze jest Kijów. Dobra, ale coś jeszcze o tym tekście powiedz. Bo ja go nie czytałem, od razu się przyznam. Wojtek mnie na mnie nakrzyczy, bo już dwa razy się przyznałem, że go nie czytałem, ale nie miałem czasu. W tym tekście możemy przeczytać, jak w całą sprawę wmieszała się służba dyplomatyczna i wywiadowcza Wielkiej Brytanii. No i jak ta cała sprawa pociągnęła za sobą łańcuch nie do końca wyjaśnionych zgonów. Aha. Nie tylko w Polsce, ale i w różnych innych państwach Europy. Na przykład Europy. Zgonów czyich? Zamach na Gustawa III, który był wynikiem intrygi, ponieważ Gustaw III w bardzo ciężkim dla Rosji momencie podpisał pokój z carycą Katarzyną, przerwał wojnę i Katarzyna II mogła dokończyć podboju ziem czarnomorskich i pokonania Turcji. I on później stał się sprzymierzeńcem Rosji, nawet już później w czasach, kiedy wybuchła rewolucja francuska, a to pokrzyżowało bardzo wiele interesów na całym obszarze od Bałtyku po Morze Czarne. I być może dlatego Gustaw III musiał zginąć. Gustaw III, król Szwecji, zginął w operze, o ile pamiętam, dźgnięty nożem w plecy. Ja kiedyś napisałem o tym tekst z sugestią, że to jednak Rosjanie zdecydowali się go pozbyć, no bo w Szwecji było stronnictwo czapek i kapeluszy. Czapek prorosyjskie, kapeluszy tych drugich, prawda? Tak. Ale pani z ambasady szwedzkiej, z którą ja się kontaktowałem, upierała się, że to rewolucyjna Francja kazała zlikwidować Gustawa III. W ogóle mi się ta koncepcja nie podoba. A kazała go zlikwidować dlatego, że rzekomo Gustaw III wszedł w porozumienie z Anglikami i obiecał wyprowadzić flotę z Bałtyku i dokonać inwazji na Francję. To jest niemożliwe z przyczyn takich, że Duńczycy by go w życiu nie wypuścili przez cieśniny, bo Duńczycy nie wypuszczają Szwedów przez cieśniny. To jest najważniejsza cecha i najważniejszy dogmat polityki duńskiej. Więc to jest nieprawda. To kto go zabił? To jest bardzo tajemnicza sprawa. No właśnie. O tym możemy przeczytać no właśnie, w artykule. To jest bardzo tajemnicza sprawa, tak. I tego, proszę Państwa, nie rozwikłamy, bo oficjalna wersja jest taka, że rewolucyjna Francja ze strachu, żeby szwedzka flota nie wypłynęła z Bałtyku. Sugestia silna jest taka, że Rosjanie, no ale król zawarł porozumienie z Rosją, toczył ciężką wojnę i wygrywał. Ale no, został skłoniony do podpisania pokoju. Też ciekawe, w jakich okolicznościach. To był chyba ostatni władca szwedzki, który na coś takiego się porwał i bynajmniej nie Karol XII, ale właśnie on, który porwał się na Rosję i trochę tej Rosji krwi napsuł. Dobrze, to teraz może ja, bo ja bym chciał, żebyśmy powiedzieli słowo o Janie Gerhardzie. Nie można mówić w Polsce o Ukrainie bez wymienienia nazwiska pułkownika Gerharda. Mamy tekst tutaj zatytułowany Jan Gerhard. O czym to jest? Ten tekst jest krótką biografią Jana Gerharda, począwszy od jego dzieciństwa, poprzez wczesną działalność komunistyczną w młodości, losy wojenne, które są bardzo ciekawe, no, dlatego, skomplikowane że mocno. Zawiodły go do Francji i nie, od razu powiem, że nie wszystkie sprawy są tam wyjaśnione, ponieważ no, dane dotyczące pułkownika Gerharda nawet dzisiaj nie są takie łatwe do uzyskania. Mimo, że był posłem na Sejm PRL, to jego teczka sejmowa jest bardzo mocno przetrzebiona. No, był bliskim współpracownikiem generała Komara, prawda? Przeciwnika Karola Świerczewskiego. Więc trudno, żeby dzisiaj, kiedy syn generała Komara jest luminarzem kultury i znawcą sztuki, można było cokolwiek powiedzieć o pułkowniku Gerhardzie, bo jeszcze i znaleźć jakieś papiery jego dotyczące, bo jeszcze by się człowiek do czegoś dowiedział o innych osobach, prawda?
Ja tylko przypomnę, Jan Gerhardt to był bardzo popularny autor, dziennikarz, oficer niezwykle barwnym życiorysem, który napisał powieść Łuny w Bieszczadach. Taką zajmującą powieść o walkach z ukraińską powstańczą armią. Wiele osób czytało tę powieść, wielu osobom się ona podobała. W artykule o pułkowniku Gerhardzie mamy poruszoną sprawę zamordowania generała Świerczewskiego. Gerhard jechał w tym konwoju. Tak, jechał w tym konwoju. Cały czas historycy się spierają o to, czy to rzeczywiście był napad sotni UPA. No, bo to ja myślę, że już nie ma się co spierać, tak. Że to w ogóle nie ma o czym gadać. Mm-hmm. że to było co innego, tylko nie wiadomo co. Nie wiadomo co, ponieważ zeznania świadków, uczestników, no i samego Jana Gerharda są ze sobą sprzeczne. Aha. Gerhard przeżył. Gerhard przeżył, natomiast generał Świerczewski nie przeżył i cały czas się mówi o tej dziurze, która jest nie po kuli, ale po bagnecie, która została na jego płaszczu. I to cios zadany gdzieś od tyłu. Płaszczu generała. Na płaszczu generała. Fantastycznie. Różne legendy o tym krążą. Ja słyszałem taką, już o tym mówiłem, że ci ludzie, którzy zostali, którzy strzelali z ukrycia do konwoju, zostali bardzo szybko namierzeni. Jeden z nich, nastąpiło przesłuchanie, jeden z nich śmiało wszedł do pokoju przesłuchań, niepytany usiadł, następnie odkręcił obcas od buta, wyjął stamtąd karteczkę, połówkę A4 i opatrzoną licznymi pieczęciami w kolorze czerwonym, wręczył ją oficerowi, który dokonywał tych przesłuchań, a tam było napisane, że takich towarzyszy należy odprowadzić do granicy z Związkiem Radzieckim i tam pozostawić. Czy to jest prawda? Nie wiemy. No, ale jest taka opowieść. W Łunach Bieszczadach Jan Gerhard nie wymienia nazwiska generała Świerczewskiego, ale opisuje samą akcję. Natomiast w filmie Petelskich Ogniomistrz Szkaleń mamy kuriozalną zupełnie scenę, kiedy główny bohater ostrzeliwuje się po tym napadzie na konwój, a następnie porzuca broń i ucieka gdzieś bez broni. Żołnierz uciekający bez broni, to jest coś niezwykłego. No ale to taka licencja poetyka Wojciechowa Petelskich. Warto jeszcze dodać, że po całej tej akcji rozpoczęła się w niedługim czasie akcja Wisła. No właśnie, więc być może po prostu chodziło o uzyskanie jakiegoś pretekstu. Tak, załatwienie być może kilku innych spraw związanych z generałem Świerczewskim. No bo jak się dokonuje pacyfikacji, tak, to w trakcie tej pacyfikacji dokonuje się też rabunków, prawda? Tak. Przeszukań w różnych miejscach. Niekoniecznie też w domach tylko tych podejrzanych o współpracę z ukraińską powstańczą, ale też można w innych domach dokonywać przeszukań. Przesłuchań można dokonywać, prawda? Różne rzeczy się zdarzają. Więc no, akcja była szeroko zakrojona. Zakończyła się wywózką ludności ukraińskiej na ziemię północne i zachodnie. No ale tak jak mówimy, potrzebny był pretekst, a generał Świerczewski był idealnym pretekstem, no bo nadużywał mocno swojej funkcji, alkoholu i wszystkiego, czego dało się nadużywać. Więc też trzeba się było go pozbyć. Co tu jeszcze mamy? Mamy tekst o Jaremie i musimy o tym powiedzieć, dlatego albo nawet dwa teksty o Jaremie, bo mamy jeden tekst przetłumaczony z ukraińskiego, a drugi tekst, który napisała Jola. I co tu jest o naszym ulubionym bohaterze? No, w obydwu tych tekstach można powiedzieć, że mamy odkłamaną postać Jaremy, który w historiografii nie tylko polskiej, przynajmniej w jej części, stał się takim czarnym charakterem połowy XVII wieku, którego nieodpowiedzialność i pazerność w stosunku do dóbr materialnych i jego majątków na Ukrainie spowodowała straszliwą bratobójczą wojnę, bunt kozacki i wielką klęskę Rzeczpospolitej. Natomiast z tych dwóch tekstów wynika jasno jedno. Jarema Wiśniowiecki, książę, dbał o rozwój gospodarczy swoich majątków, jednocześnie dbając o rozwój gospodarczy właśnie Ukrainy. Mm-hmm. Nie jest możliwe, żeby przy takiej ilości kozaków, tak niezdyscyplinowanej społeczności, można było prowadzić tam jakąś normalną gospodarkę. Mm-hmm. Tymczasem Wiśniowiecki
nie tylko rozbudował własne majątki, ale budował także cerkwie prawosławne, wspomagał duchownych, zamieszkały w swoich dobrach. Ogólnie przyczyniał się do rozwoju ekonomicznego całej Ukrainy, tak samo jak i inni polscy magnaci. I co byśmy dzisiaj nie mówili, to jednak po to, żeby ten kraj stał się normalnym obszarem, gdzie prowadzona jest gospodarka rolna, działalność rzemieślnicza, produkcyjna, no potrzebny był spokój i porządek. No tak. A kozacy niestety nie mogli tego zapewnić, a wręcz przeciwnie, bo oni byli endemicznym zarzewiem wojny na tym obszarze, a poza tym jako społeczność nie byli przyzwyczajeni do gromadzenia czegokolwiek i do życia, które miałoby za cel zbudowanie czegoś na stałe. Z tym gromadzeniem to bym się nie zgodził, dlatego że kozacy byli dość bogaci. Oni, no to była hierarchiczna społeczność zalatująca grypserą, tak? Ci, którzy byli na samej górze, mieli majątki, pieniądze, kontakty. Tak. I ta hierarchia sięgała w dół do jakichś takich szaraczków, natomiast to była społeczność, jakby to powiedzieć, niezdrowa. No tak? Właśnie wśród tych na samym dole nie było inklinacji do gromadzenia czegokolwiek, no tak, i ci stanowili największy problem. No ale też kozacy jako struktura, tak? Ja nigdy się nie mogłem nadziwić. Jak to jest, że tacy badacze jak Leszek Podchorodecki piszą o tym, że na Siczy mieszkało w czasie pokoju do 3000 ludzi, tak? Do 3000 ludzi. A kiedy przychodzi bunt Chmielnickiego, to Chmielnicki wyprowadza w pole 7 wielkich pułków po 2000 ludzi każdy. Skąd oni się tam wzięli? No przecież to trzeba przeprowadzić werbunek, trzeba tych ludzi ściągnąć, trzeba im zapłacić, trzeba podpisać listy jakieś, no załatwić masę spraw, zobowiązań, tak, obligów, zdyscyplinować to nie jest łatwa sprawa. Jeszcze wyżywić do tego, tak, na tym pustkowiu. Jak to jest w ogóle możliwe? No więc nie odpowiemy dzisiaj na to pytanie, proszę Państwa, ale to jest jedna z takich zagadek, na które historycy nie odpowiadają, bo im niewygodnie na to odpowiedzieć, prawda? Bo nie umieją na to odpowiedzieć. No więc łatwo rzucić jakąś informację, a potem się nie wywiązać z konsekwencji tego jej podania. To jest dosyć dziwne. Natomiast jeszcze tylko powiem, że dobra Jeremiego Wiśniowieckiego leżały właśnie na tym szlaku, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej, z północy na południe, w związku z którym kompania Prota Potockiego rokowała powodzenie, tak, swoich przedsięwzięć gospodarczych. Więc to są, proszę Państwa, ciągle te same tereny. To są tereny leżące na szlaku północ-południe, które komuś tam przeszkadzają i ludzie, którzy próbują tam coś robić, narażeni są na liczne niebezpieczeństwa. Może coś powiemy o śmierci Jaremy, bo to jest ciekawe i o tym się czasem mówi, ale chyba za mało. Jak on umarł? No, książę Jeremi Wiśniowiecki, przybity w ogóle całą sytuacją buntu kozackiego, który napisał w jednym z listów, że on w takiej Rzeczpospolitej, gdzie panoszy się hultajstwo, żyć nie chce. Więc to był ogromny cios dla niego. Książę Jeremi Wiśniowiecki umiera niedługo po zwycięstwie pod Beresteczkiem w obozie swoich wojsk pod Pawłoczą. Mówi się, że nieco przedwcześnie. No 39 lat. Tak, to że przedwcześnie, nawet jak na tamte czasy. No. Podejrzewa się, że być może tutaj jakąś rolę miało to załamanie psychiczne, które rzekomo przeżył. Podkreślam, rzekomo przeżył, bo jest to tylko domniemanie. No ale niestety jesteśmy w czasach powszechnego trucicielstwa i zamachów, więc oczywiście różne rzeczy można sobie tutaj wyobrażać. No na pewno miał przeciwników politycznych i nie mówię tu o samym Chmielnickim czy Kozakach. No, no kanclerz Ossoliński przede wszystkim. Kanclerz Ossoliński i ci senatorowie Rzeczpospolitej, którzy byli w ogóle przeciwni jego polityce i starali się za wszelką cenę dążyć do ugody z Kozakami. Co jakby patrząc ze strony polskiej racji stanu, no było absurdem w tym momencie. Ze strony praktyki politycznej też. Nie prowadzi się takich praktyk politycznych. To jest do negocjacji, to
jeżeli Cromwell robi rewolucję, to nie negocjuje z królem. Oczywiście. Prawda? Król też nie negocjuje z Cromwellem. Jeżeli toczy się wojna w Niderlandach, Hiszpanie ustępują dopiero wobec absolutnej katastrofy i wojna trwa 80 lat. Nikt nie myśli o tym, żeby ustępować. Natomiast jakiekolwiek negocjacje w takiej sytuacji, to jest poza praktyką polityczną, więc no, w mojej ocenie to jest, ktoś nakłaniał tych ludzi do tego rodzaju rzeczy i to były silne sugestie z zewnątrz. Najgłupsza interpretacja śmierci Jaremy jest taka, że najadł się ogórków kiszonych i popił to z siadłym mlekiem. Był też taki wiersz takiego zapomnianego już poety Cezary Harasimowicz to scenarzysta, ale był Harasymowicz, poeta taki, który poparł stan wojenny. On takie wiersze bieszczadzkie pisał, takie turystyczne trochę i napisał taki wiersz Samotny oko plachów w stepie, czy tam Jastrząb, ale to było o tym. I był też wiersz o Jaremie, o tym, jaki z niego krwawy zbrodniarz i okrutnik. No więc ja tylko powiem, że właśnie wydaliśmy książeczkę niewznawianą chyba od połowy XIX wieku, czyli Jawy in Mecula, Bagno Głębokie, kronikę Natana Hanowera o tym, jak Jeremi Wiśniowiecki wyprowadził Żydów z terenów ogarniętych wojną i uratował tych Żydów przed zemstą Chmielnickiego i jego oddziałów. O tym się nie wspomina i pewnie też z tego tytułu, że Jeremiemu przypadła rola czarnego charakteru, nie mówi się o takich sprawach. Ja kiedyś zapytałem jednego takiego pana, który entuzjastę i pasjonata historii, dlaczego Bagno Głębokie nie jest wydane. A to niech pan wyda. No to wydałem. Szymon, napisałeś tutaj sam tekst o Maksymie Krzywonosie. Maksym Krzywonos to jest postać zagadkowa i tajemnicza. Co jest w tym tekście? W tym tekście jest troszkę wbrew pierwszemu tytułowi nie tylko próba zarysowania jakiegoś życiorysu Maksyma Krzywonosa i dociekań w ogóle skąd on mógł pochodzić, bo tutaj zdania są podzielone i zapewne prawdy do końca się nie dowiemy. Natomiast co jest uderzające, brytyjscy autorzy, którzy o nim piszą, nawet dyplomowani historycy, są tacy, piszą, że on był szkockim, jak go nazywają, adiutantem Chmielnickiego. No tak. Że tak naprawdę mógł być najemnikiem pochodzącym ze Szkocji. A w tym czasie było ich w Polsce bardzo wielu. Nie tylko żołnierzy, nie tylko najemników, ale też kupców i ludzi, którzy nawet to kupowali majątki ziemskie. Ponieważ Szkocja była biedna, wojny z Anglią, konflikty wyznaniowe wygnały stamtąd bardzo wielu ludzi, przede wszystkim katolików, którzy no, od kiedy frakcja protestancka tam objęła władzę, nie mogli liczyć na nic dobrego. Więc jakby Rzeczpospolita, kraj bogaty, był dla nich naturalnym miejscem, w którym się mogli osiedlać. Ale tak jak mówię, nie napisałem tylko o samym Krzywonosie. Tekst jest też trochę o politycznych, międzynarodowych okolicznościach wybuchu rebelii Chmielnickiego, w którą zamieszany był przede wszystkim patriarcha Konstantynopola Cyryl Lukaris. Człowiek, którego wszyscy znali jako kryptokalwinistę. Człowieka, który korespondował zarówno z arcybiskupem Canterbury, jak i przywódcami gminy kalwińskiej z Genewy, którego zresztą jego właśnie współwyznawcy, inni patriarchowie prawosławni na wschodzie w Imperium Osmańskim działający, w końcu oskarżyli o herezję, no i o dążenie do protestantyzowania ówczesnego prawosławia. Ale zanim to się stało i zanim w dramatycznych okolicznościach patriarcha Lukaris stracił życie, to był on wmieszany w organizację buntu Chmielnickiego, w podniecanie nastrojów antypolskich i takich, które jakby wykorzystując sentymenty religijne przyczyniały się do coraz to odważniejszych żądań kozaków, oddzielenia ich od Rzeczpospolitej i od władzy króla polskiego.
podkreślając przy tym prawosławie, do którego, no powiedzmy sobie, nie byli tak bardzo kozacy przywiązani. No zdaje się, do niczego jakbyśmy, nie byli przywiązani poza pieniądzem. Tak, jakbyśmy mogli sądzić. Dopiero właśnie przed tym buntem ta sprawa się pojawiła na skutek propagandy idącej z Konstantynopola. Ja tylko jeszcze przypomnę, że był taki moment, kiedy Jakub II, król Szkocji i Anglii, zaproponował ludności i hierarchii prawosławnej po prostu przystąpienie do kościoła anglikańskiego. Więc no, to są poważne, globalne plany, tak? Więc ja oczywiście głęboko wierzę w to, że Cameron był szkockim adiutantem Chmielnickiego, bo to się samo narzuca. Mamy króla, już wtedy Karola na tronie. Tak. Karola I, który potem został ścięty i nie widać ani jednego powodu, dla którego Brytyjczycy nie byliby zainteresowani obecnością na Ukrainie, zwłaszcza, że też przypomnę, kiedy toczyła się wojna 30-letnia, najemnicy brytyjscy, w tym ludzie no, poważni, wywodzący się z najlepszych rodzin, z nieprawego co prawda łoża, tacy jak Walter de Veru, syn Essexa, kochanka Elżbiety, służyli pod sztandarami habsburskimi, tak? A Walter de Veru zamordował Wallensteina. Więc obecność brytyjska w Europie Środkowej, proszę Państwa, to jest pewna stała i my nie możemy traktować tego jako egzotyki, tak? Albo jakiegoś takiego, no bo skoro Brytyjczycy są obecni w Ameryce, prawda, to dlaczego ma ich nie być tutaj i mają nie realizować tutaj misji politycznych zlecanych im przez parlament i króla? No to dziwna jest ta niewiara w to. Nie, no masz takiego wrażenia? Mam wrażenie, dlatego że no, wybiegnę trochę dalej w przeszłość. Mhm. No, przypomnę jeden podstawowy fakt. Jedno z pierwszych źródeł z wczesnego średniowiecza mówiących o ziemiach polskich w ogóle i o ujściu, też o Małopolsce i o ujściu Wisły do Bałtyku, no to jest relacja Wulfstana, podróżnika anglosaskiego, no którą cytuje król Alfred Wielki w dodatku, król Anglii, także no, w takich rejestrach się poruszamy. No, mieszkańcy wyspy byli zainteresowani tutaj tym terenem, no i to jest, proszę Państwa, oczywiste, ponieważ interesy pchały ich wprost do wnętrza Anglii, do Azji, do którego w końcu dotarli, prawda, w XVII wieku, a w XVIII zbudowali swoje imperium. Trwało to troszeczkę, ale jednak odnotowali sukces. No jeszcze przypomnę kolejny fakt. Rok 1648 to jest szczyt niepokojów i rewolucji w całej Europie. To są bunty w Neapolu, gdzieś w Hiszpanii. Niedobrze się dzieje także w Imperium Osmańskim, także Polska tu nie jest jakimś wyjątkiem tak naprawdę. W Anglii to jest środek rewolucji. Cromwell i jego zwolennicy głoszą hasła walki z państwami katolickimi, między innymi z Rzeczpospolitą. Oczywiście. I szukają wszędzie w Europie sprzymierzeńców w tej walce. A polscy królowie i kierownicy polityki zachowują się co najmniej dziwnie, tak jak Jan Kazimierz, który kazał się Szkotom mieszkającym w Polsce opodatkować na wsparcie Karola I. O, naprawdę? Tak. Ojej. Był taki pomysł. To nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. To jest coś niesamowitego. Znaczy, no bo on to zrobił w ramach solidarności monarchów, prawda? Natomiast no, solidarność monarchów z solidarnością monarchów, to jest dramatyczne nierozpoznanie racji stanu, prawda? I no, taki wręcz bardzo dziecinny brak takiej podstawowej politycznej perfidii. No, powinien mieć jakiegoś francuskiego doradcę, w zasadzie chyba miał, ale chyba słabo mu doradzał, bo to, pomysł co najmniej dziwaczny. Nie, no to jest coś strasznego. Z tymi Szkotami, bo jest niesłychanie uboga literatura obecności Szkotów w Polsce. Kiedyś był taki badacz Zenon Guldon i on napisał taką książeczkę Szkoci i Żydzi. Dostępną jedynie w skrypcie, ja ją kiedyś miałem, przepadła mi. Nie wiem, gdzie ona jest. To były w zasadzie tylko tabele i zestawienia liczbowe, ale zawsze to lepsze niż nic. Szkotów była w Polsce masa. I oni potem wszyscy, kiedy Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, po prostu przenieśli się do Moskwy za Piotra I i zrobili tam wielkie kariery. No, ale
to jest ciągle niedoceniany element w polityce, ten czynnik szkocki. Być może kiedyś dojdziemy i do tego, że ktoś napisze o tym jakąś ważną pracę. Proszę Państwa, Szkoła Nawigatorów numer 19, redaktor naczelny tegoż kwartalnika Szymon Modzelewski. Zapraszamy Państwa serdecznie do kupowania, czytania i dyskutowania zawartych tutaj treści. Mam nadzieję, że to Państwa w jakiś sposób zainspiruje. Niebawem będzie kolejny numer, będzie to numer Śródziemnomorski. Numer Śródziemnomorski, on się powoli robi. Jeszcze wcześniej będzie numer specjalny, który robi kto inny, bo ja tak sprytnie tym manewruję, żeby nikt nie narzekał na brak zajęcia. Więc za, proszę Państwa, 10 dni dokładnie będziemy mieli kolejny numer polsko-żydowski Szkoły Nawigatorów. Polsko-żydowski, złożony z tekstów archiwalnych, bardzo ciekawych. W mojej ocenie najważniejsze są te teksty dotyczące polityki Józefa Nasiego wobec Polski i jego korespondencja z Gmuntem Augustem. No ale to będzie za 10 dni. Na razie numer ukraiński. Zachęcam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Szymonowi. Dziękuję. Do widzenia.